Dzisiaj film, który um, no, zakładam trafi do dość wąskiego grona odbiorców, i będzie to ranking wszystkich storyarków w One Piece. Um, One Piece jest jedną z moich ulubionych rzeczy w ogóle, nie tylko populturowo, ale po prostu um, jakie istnieją. Przyjemność, którą czerpię z y, czytania co tydzień kolejnych rozdziałów albo oglądania kolejnych odcinków, no porównać mógłbym chyba tylko do jedzenia pierogów ruskich. E, uważam, że popkulturowo nie da się być w 2024 roku w lepszym miejscu e, niż będąc na bieżąco z One kto, 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 kto! Jest niesamowita przyjemność. Obserwować w jakim kierunku um, ta historia idzie, bo też um, One Piece nigdy nie był lepszy. Po prostu. Um, I tak jak macie wiele historii, które, no tak, z poziomem jest różnie, czasami um, czytając jakieś rzeczy, które wychodzą długo, czy oglądając jakieś rzeczy, które wychodzą długo, macie to poczucie, że, no, trochę tęsknicie za pewnym czasem w tej historii, który był taki i podoba wam się bardziej. I ja też do pewnego momentu trochę tak miałem. Że tęskniłem za tym, co było przed time Skip'em w One Piece. Ie. Ale no, od dobrych, myślę, kilkuset rozdziałów, przynajmniej setki, no, One Piece jest absolutnym arcydziełem. Um, także dzisiaj zrobiłem sobie ranking wszystkich 32 storyarków, um, Trochę wyjaśnię, bo jakby zakładam, że to jest film, który obejrza głównie ta część, <grych> która zna One Piece, chociaż trochę. Um, Chociaż no, zapewne nie tylko, no bo ja też jestem taką osobą, która czasami oglądała jakieś rzeczy odnośnie jakiejś innej rzeczy, o której nie miałem specjalnie dużego pojęcia e, i na przykład w ten sposób się nakręcałem na pewną rzecz. E, One Piece to jest manga i anime e, autorstwa Eiichiro Ody, która opowiada o Luffy, e, chłopaku, który nazywa się Monkey D. Luffy, który chce zostać królem piratów i żeby to osiągnąć... Wyrusza on w trwającą już no, ponad dwie dekady, jeżeli chodzi o wychodzenie tej historii, ponad 1100 rozdziałów podróż. E, razem z swoją piracką załogą, docierając w różne miejsca, przeżywając różne przygody, i tak dalej, dalej. One Piece możemy podzielić na storyarki. To są pewne porcje historii, względnie zamknięte w własnych ramach, oczywiście, ale nie w 100% i najczęściej te storyarki to jest po prostu jedna lokacja do której trafiają nasi bohaterowie jakaś wyspa, jakieś miejsce gdzie się rozgrywają wydarzenia jak mówię, tych storyarków jest 32 przynajmniej sobie wpisałem 32 i będę robił ranking od tego, który lubię najmniej do tego, który lubię najbardziej jakieś spoilery pewnie będą w ogromne szczegóły wchodzić nie będę no, natomiast coś nie coś powiem, także co jeżeli chodzi o wstęp to by było na tyle. No i zaczynajmy. Na miejscu 32. Najsłabszy moim zdaniem story arc One Pisa, czyli story trzeci Syrup Village. Sam początek One Pisa nie jest wybitny, e, tym bardziej, że no, trzeci story arc moim zdaniem jest najsłabszy. Jest to mm, fragment historii opowiadający o tym, jak nasza dosyć wąska, e, jeżeli chodzi o pojemność załoga Luffy'ego E, dopływa do tytułowej Syrup Village, e, gdzie poznają czwartego członka załogi, czyli Usopa e, Problem tego storyarku jest taki, że on jest przede wszystkim za długi Znaczy to trochę brzmi śmiesznie, bo obecnie storyarki tam trwają po nie wiem 60, nawet koło setki rozdziałów czasami mają Więc mówienie, że storyark, który tych rozdziałów ma 20 jest za długi brzmi dziwnie ale jest za długi. To jest historia, którą by się dało zamknąć w 10-12 rozdziałach spokojnie. Eee, uważam, że nie jest to storyark specjalnie ekscytujący, ani jeżeli chodzi o lokację, która jest bardzo zwykła. Tak generalnie wygląda początek One Piece. A. Aha, i ja też. Eee, robiąc ranking eee, tych storyarków, myślę tylko o manze. myślę o anime, bo anime ma tendencję do wypaczania pewnych, um, pewnych fragmentów tej historii. Więc za długi story arc mający antagonistę, którego plan jest absurdalny. Wygląda fajnie z tymi pazurami, ale plan jest durny niesamowicie. I niestety, Usop na samym początku tej historii to jest postać wielce irytująca. Jego się nie da na początku robić. to jest mitoman. Duże dziecko, który dużo gada, zawsze za dużo. No, bardzo średnia część historii. Niczym specjalnym tak naprawdę. Poza tym, że tutaj. Nasi bohaterowie dostają statek, i poza tym, że tutaj dołącza USOP, to nic specjalnego się tutaj tak naprawdę nie dzieje. Na miejscu 31 story arc 20, czyli Amazon Lily, czasami chyba nazywany Island of Women, to jest fragment historii, gdzie Luffy zostaje przetransportowany na wyspę, którą zamieszkują Amazonki. I ponownie to jest story arc, który jest bardzo niezapadający w pamięć. Głównie dlatego, że jego problemem jest lokalizacja. On się znajduje pomiędzy dwoma, pomiędzy dwiema bardzo ważnymi częściami tej historii, czyli mamy archipelag Sabody z jednej strony, gdzie bardzo dużo dostajemy, no a po drugiej stronie mamy Impel Down e, i Marineford. Amazon Lily to jest całkiem w porządku historia, poznajemy Boe Hancock, e, całkiem spoko postać, ale ani jakiegoś mocnego antagonisty tutaj nie ma, ani sama historia tutaj. Nie jest najciekawsza. No to jest po prostu fragment przejściowy. On zakładam, miał być takim trochę oddechem pomiędzy właśnie dwiema bardzo intensywnymi e, częściami, ale jest raczej nijaki. Taki po prostu, że jest. Plus taki, że jest w miarę krótki. Tam ma chyba z 10 rozdziałów, więc w porządku. Na miejscu 30. Story Arc 14, który ma dość niełatwą do wymówienia nazwę, mianowicie Long Ring Long. Land. i y, trzeba sobie powiedzieć że jeżeli chodzi o anime to to jest najgorszy story arc w One Piece y, i gdybym oceniał ten story arc bazując tylko na anime to by był ostatni, bezapelacyjny i bym powiedział, że jest słaby natomiast y, w Manze on nie jest zły to jest taki ponownie fragment historii który ma być odpoczynkiem który ma być taką rozrywkową komedią y, to jest fragment historii, gdzie nasi bohaterowie y, po powrocie na normalne wody o czym później, bo o Skypeie za parę chwil. Kiansi e, bohaterowie po powrocie e, na, na morze trafiają na załogę Foxiego i uczestniczą w czymś, co się nazywa Davey Backfight. E, I to jest taka, taka gra wyzwaniowa, gra składająca się z wyzwań, gdzie e, stawką są członkowie załogi. Jak Luffy przegra, to jest zmuszony oddać członka załogi Foxiemu. E, Problem główny, jeżeli chodzi o anime, jest taki, że w anime ten story arc jest po prostu rozciągnięty do granic absurdu. Tutaj nie jest. Ciągle uważam, że jest za długi. Te 20 rozdziałów to trochę bez sens. ale wydaje mi się, że on działa jako taka lekka, rozrywkowa wstawka. Fox jest irytującym antagonistą, to jakby jasna rzecz. I ponownie dużym problemem jest to, w którym miejscu ten fragment się znajduje bo on się znajduje pomiędzy Skypeą a Water 7. Tak naprawdę, najlepszym co widzimy w tym storyarku jest to, że po raz pierwszy pojawia się Aokiji, który jest świetną postacią. Um, no, natomiast ciągle w um, taki sobie wydaje mi się, że on by działał lepiej, gdyby on się pojawił na samym początku One Piece. A. Że on jest ma wystarczająco dużo interesujących elementów, żeby zainteresować, tylko pojawia się za późno i w złym momencie po prostu. Na miejscu 29, drugi Story Ark, czyli Orange Town, gdzie nasi bohaterowie przypływają do tytułowego miasteczka, którym rządzi pirat Buggy. I Buggy jest jedną z najlepszych postaci w One Piece, ale jeszcze nie teraz. I to nie jest ten Bagi, którego pokochało wielu czytelników. Zresztą, wydaje mi się, że nawet sam Oda, twórca One Piece, powiedział kiedyś, że Buggy to jest jego ulubiona postać. Wydaje mi się, że poza wzruszającym backstory pieska, który się znajduje w Orange Town. Nic szczególnego tam się nie dzieje. Um, pojawia się Nami i w porządku. Nami jest super. Natomiast to jest bardzo średni story arc. Po prostu. To jest jeszcze początek One Piece'a eee, i początkowi tej historii brakuje trochę wyrazu. Orange Town jest po prostu taką sobie historyjką. Nic specjalnego. Na miejscu 28, Story arc 7, czyli Reverse Mountain. Dobry Story Ark, którego nie mogę ocenić lepiej, nie mogę go umieścić wyżej, bo jest za krótki. On ma 5 rozdziałów i wydaje mi się, że to jest całkiem fajny przedsmak tego, co naszych bohaterów czeka na Grand Line, czyli na ogromnym oceanie, gdzie dzieje się większość One Piece. A. Bo to jest fragment, gdzie bohaterowie wypływają. Statkiem na górę, przeprawiają się na drugą stronę, po to, żeby zobaczyć, że tam jest ogromny wieloryb, który bije głową w tę górę, próbując ją rozwalić. W środku wieloryba ktoś mieszka. Pojawia się jakaś zła organizacja, która będzie bardzo istotna w tym fragmencie historii, czyli Baroque Works. To jest ten moment, gdzie One Piece trochę nabiera wyrazu i, jak mówię, jako pewien przedsmak działa bardzo dobrze. Tylko, że ten sam, sam story arc w sobie nie ma aż tak dużej mocy, nie ma aż tak dużej liczby momentów, które zostają w głowie. E, oczywiście ten wieloryb później w historii robi się istotny, bo jest on związany z pewną postacią, tylko że to jest coś, co się pojawia ileś set rozdziałów później. Ciężko mi jakby o samej tej porcji historii mówić e, i to podawać jako plus. E, fajny dziwoląg generalnie bym powiedział. Na miejscu 27. pierwszy story arc czyli romans Dawn. Wydaje mi się, że dużo osób ten story arc dałoby wyżej, natomiast no ciężko ciężko jest mi go dawać wyżej. To jest ten fragment, od którego One Piece się zaczął i uważam, że jeżeli oceniamy ten story arc jako po prostu historię, to jest bardzo średnia, może w ogóle słabsza niż niektóre um, fragmenty tej historii, o której, o której mówiłem, o których mówiłem, na przykład właśnie Rivers Mountain, ale to jest początek i, tak mówię, trochę pod innym kątem się go ocenia, jako zarysowanie Pewnego konceptu, ukazanie świata, charakteru postaci, nakreślenie takiego ogólnego tonu serii to wszystko tutaj jest. Widzimy też początki Luffy'ego, widzimy to, jaką jest osobą, jak nawiązuje przyjaźnie. Antagonista, mimo że jest pozbawiony jakiejkolwiek głębi, to jest wystarczająco przerysowany i ma wystarczająco fajny design, żeby działał. Jest naprawdę w porządku. Uważam, że romans z Don to jest naprawdę porządny start One Piece'a. Na miejscu. 26. Story Arc 10, czyli Drum Island. Też wydaje mi się, że to jest story arc, który dużo, by oceniło, dużo osób by oceniło wyżej, ale ponownie uważam, że jest za długi i się dłuży. Większość osób kojarzy ten story arc dlatego, że tutaj poznajemy Choppera, czyli doktora, który dołącza do załogi. Chopper jest malutkim reniferem. I oczywiście. Jego backstory, jego historia, jego przeszłość to jest jedna z najbardziej przykrych rzeczy w One Piece. Bardzo wzruszająca. Um, ale poza tym, no niektóre postacie są fajne. Doktor Kurecha e, jest super. W ogóle, kojarzy mi się, że ostatnio ogłosili, że doktor Kurecha będzie grał w, w live-action Katie Sagal, e, czyli ta pani, która gra w świecie według bandich e, Peggy. Szkoda, że nie Jamie Lee Curtis, e, bo, bo to jest postać po prostu idealnie pod nią. Um, no, ale trudno. Antagonista, cholernie irytujący, postacie drugoplanowe poza doktor Kurechą, e, na no raczej średnie. Lokacja, dosyć jednolita, bo to jest zimowa wyspa. Ładny finał, chopper jest super, ale poza tym, no brakuje. Brakuje czegoś po prostu, żebym ten storybook wspominał lepiej. Chopper jednak nie wystarczy. Miejsce 25, Whiskey Peak czyli story arc ósmy i to akurat jest story arc, który myślę wiele osób oceniłoby gorzej postawiłoby go niżej, ja go lubię bo to jest, to jest dla mnie to taka esencja początkowego One Piece'a, tego przed time skip'em. teraz mamy te wielkie konflikty sytuacje całego świata, polityczną różne wpływy postacie, natomiast kiedyś One Piece miał ten urok po prostu, wiecie śledzenia grupki przyjaciół Postaci, które bardzo łatwo jest pokochać, którzy pływają sobie po morzach, docierają do jakichś różnych dziwnych wysp i przeżywają na nich przygody. I to jest właśnie Whiskey Peak. E, nasi bohaterowie docierają tam e, do miejsca, do, do Whiskey Peak, które jest miejscem, gdzie generalnie bardzo się lubi piratów. Natomiast bardzo szybko robi się z tego jedna wielka, szalona scena akcji. E, to jest chyba jedyny moment w serii, gdzie Luffy walczy z Zoro. E, faktycznie jest tutaj starcie tych panów. Ale jak mówię, to nie jest nic wybitnego, ale to jest bardzo przyjemna, szalona, akcyjna historia, nie za długa. Ona ma tam 8-9 rozdziałów. Idealny czas, idealna długość. I bardzo mocno wybrzmiała w tym to taka lekkość wczesnego One Piece'a. No jak mówię, to nie jest storia, który bym wspominał jakoś bardzo długo. To nie jest jeden z moich ulubionych storiarków. Pewnie, być może obiektywnie jest jednym ze słabszych, ale wydaje mi się, że on znajduje się w dobrym miejscu w tej historii. On ma pewne założenia, ma Wam, jak mówię, trochę też nakreślić ten ton, taką dziwność Grand Line i dać Wam rozrywkę i dokładnie to robi. I to jest, uważam, perfekcyjny story arc w tym, co chcę powiedzieć. Nie jest perfekcyjny, jeżeli chodzi o same założenia, ale mi to wystarczy. Jest naprawdę bardzo w porządku. Miejsce 24, 12 story arc, czyli Jaya. Um, Jaya Jaya jest dobra. Jaya ma dwa absolutnie genialne momenty, czyli moment, kiedy Luffy jednym ciosem kładzie Bellamiego. I oczywiście ten monolog Blackbearda, czyli jednego z koniec końców głównych antagonistów tej serii, o marzeniach i o tym, że ludzkie marzenia nigdy nie umrą. To jest fantastyczny moment. W ogóle wprowadzenie Blackbearda jest fantastyczne, bo w jakiej innej serii. E, wprowadzenie jednego z głównych antagonistów wygląda tak, że panowie żrą e, jakieś różne rzeczy w barze i jeden mówi, że dobre, drugi mówi, że niedobre, i się kłócą o to. I to, to jest coś przepięknego. Um, e, mam też taki fragment, gdzie przenosimy się na Mary Joyce i widzimy e, Shibukai, czyli e, piratów, którzy służą rządowi. To jest świetny moment. No ale właśnie, wydaje mi się, że ja Jaię bardziej zapamiętuję jako. No taki właśnie story arc pewnych momentów bardzo dobrych, a nie jakąś taką bardzo spójną, świetnie napisaną historię. To też trzeba powiedzieć, że Jaya jest w dużym stopniu po prostu wprowadzeniem do, do Skype, które następuje po niej. I jak mówię, z Jayą jest wszystko w porządku, um, ale po prostu ciężko mi ją dać wyżej. Na miejscu 23, story ark 23, czyli post-war. Um, to jest bardzo dziwny story arc. I on ma dużo złego w sobie. I pewnie dużo osób dało go niżej. Ja uważam, że on jest niepotrzebny przede wszystkim. Że jego konstrukcja sprawia trochę, że ten emocjonalny wydźwięk tego, co działo się no niedawno, nie jest już tak mocny. Ponadto, umówmy się, wprowadzanie um, wielkiego, długiego flashbacku um, Sabo i Ace'a, czyli braci Luffy'ego. W tym momencie w historii nie jest najlepsze, szczególnie że, oczywiście to jest duży spoiler, jeżeli ktoś nie chce, nie chce sobie zatkać uszy, szczególnie że Ace już nie żyje. Nie wiem, czy nakreślanie Ace'a po jego śmierci to jest coś sensownego. Sam flashback jest dobry. Samo obserwowanie tego, co działo się po Marineford, jest fajne. Obserwowanie burulów jego jest dramatycznie smutne. Fragment z grobami. Asa i White Birda jest świetny. I, i, I też to, że widzimy to, w którym miejscu znajdują się członkowie załogi po tym, jak się rozdzielili. I ta konkluzja jest chyba najlepszym elementem czyli to, że no, Luffy dochodzi do tego wniosku, że on by bardzo chciał zobaczyć swoją załogę z powrotem, ale patrząc na to, jak dużo przecierpiał i jak łatwo zostali pokonani, no to nie mogą jeszcze tego zrobić. I faktycznie e, tutaj następuje time skip i obserwujemy, jak e, no, Luffy zaczyna trening i nie spotyka się ze swoją załogą po trzech dniach, tylko po dwóch latach. E, problematyczny story arc, on ma ciągle dużo dobrego w sobie, ale ma też dużo złego i ogólnie, jak mówię, wydaje mi się, że dużo rzeczy, które tutaj mamy... E, Powinny być albo zarysowane, nakreślone wcześniej, albo w ogóle nie powinno ich być. Miejsce 22. Little Garden, czyli Story Arc 9. E, podobny przypadek trochę jak Whiskey Peak, czyli to jest ta esencja wczesnego, przygodowego One Piece. E, nasi bohaterowie docierają do wyspy, gdzie są dinozaury i gdzie codziennie e, dwa olbrzymy. Y, Decydują się stoczyć pojedynek, który od wielu, wielu, wielu dni, czy tam lat, nawet kończy się remisem. Super lokacja, super humor, super walki. Esencja tego lekkiego, zabawnego, uroczego, przygotowego One Pisa. Bardzo lubię Little Garden. Chyba dużo bardziej niż większość osób. Jak mówię, nie uważam tego za nic wybitnego, ale. No, mój sentyment do tego konkretnego storyarku jest absolutnie ogromny. Miejsce 21. Pierwsze storyark 18, czyli Thriller Bark. E, jedyny storyark, który jest równocześnie po prostu storyarkiem, ale i sagą samą w sobie. E, nasi bohaterowie trafiają na wyspę, która jest statkiem i no, jest trochę takim nawiedzonym domem, powiedzmy. Ma trochę taki klimat właśnie E, nawiedzonego domu. Jest to, wbrew temu, co możecie sobie wyobrazić, story arc bardzo zabawny. I on ma dużo świetnych momentów. Mój ulubiony, kiedy e, Luffy widzi, jak z ziemi wychodzi zombie i podchodzi do niego i, i wpycha go po prostu z powrotem do ziemi, po czym zombie wyskakuje i, i się pyta Luffy'ego, czy on jest normalny, że to robi. Fantastyczna rzecz. Oczywiście poznajemy Bruka, czyli kolejnego członka załogi, który jest szkieletem. Fantastyczne backstory. Być może jedno z najlepszych w całym One Piece. Ie. I to jest y, story arc bardzo wyrazisty, który kończy się bardzo dobrze, bo kiedy pojawia się Kuma i kiedy mamy jedną z najlepszych scen w One Piece y, kiedy Zoro bierze na siebie Bull i potem mówi, że nic się nie stało. Tutaj. Fantastyczna rzecz. Um, ale za długi to jest story arc. I on też się trochę ciągnie i niektóre walki się ciągną i antagonista jest. Y, ma trochę taki żałosny wydźwięk. Mm. Nie jest przerażający aż tak bardzo, jest bardziej irytujący. Nie lubię e, Gekomori. E, to mógłby być dobry, taki przygodowy story arc, ale wydaje mi się, że on mógłby być skrócony na jakieś 10-15 rozdziałów. Konkluzji niektórych momentów mogłyby nadejść szybciej i wtedy byłoby bardzo w porządku. Natomiast oprócz tego. E, no, szału nie ma. Jest, jest spoko. Są dobre momenty, ale mogą być lepiej i krócej. Miejsce 20, story arc 25, czyli Fishman Island. Um, myślę, że nie jestem odosobniony w tym przeświadczeniu, że koniec końców Fishman Island okazało się jednak rozczarowaniem. E, jest kilka powodów takiego stanu rzeczy. E, to nie jest zła historia. E, ma nawet spore plusy. Ma kilka naprawdę porządnych scen. E, szczególnie ta e, pod sam koniec pomiędzy Jimbe. A Lufim ma dwa świetne flashbacki, czyli historię Fisher Tigera, a także Orochimę. Świetne, świetne fragmenty. I w ogólnym rozrachunku pomysł samej lokacji jest bardzo fajny. To żeby zrobić wyspę, wyspę która znajduje się całkowicie pod wodą. Tylko jest kilka też dość istotnych problemów. Przede wszystkim to, że Fishman Island było bardzo długo podbudowywane. I to jest taka lokacja, do której bohaterowie chcieli się dostać przez długi czas. I kiedy się dostają, to wydaje mi się, że nie ma tego efektu wow że nie ma jakichś takich naprawdę monumentalnych scen, epickich walk, świetnych antagonistów. To wszystko wypada po prostu solidnie. Jest też trochę za długi ten arc, bym powiedział. Wydaje mi się, że to jest jeszcze ten fragment w historii, gdzie Aichir Oda miał. Problem i niektóre storyarki przedłużał trochę zbyt mocno. I to nie jest tak, że Fishman Island jest moim zdaniem jakoś dużo za długie, ale myślę, że z tych 50 rozdziałów dałoby się z 10 wyciąć i byłoby lepiej. Problem jest też taki, że antagonista jest tragiczny. Howdy Jones jest być może najgorszym złym w One Piece, ie. bo to jest taki Arlong, tylko mniej interesujący, mniej charyzmatyczny i z gorszym designem. Też problem, jest, też problem tego storyarku jest to, w którym miejscu on się znajduje, bo to jest tak naprawdę pierwsza, większa przygoda naszej załogi po ponownym spotkaniu się, po timeskipie. Um, więc logiczne jest, że tutaj się nic z jakiegoś bardzo złego nie stanie. Stawka nie jest duża. Wiadomo, że antagoniści generalnie są tutaj tacy, żeby nasi bohaterowie mogli się wykazać, pokazać to, czego się nauczyli przez te dwa lata, więc... Brakuje jakiejś wagi, mam wrażenie, temu, co tutaj się dzieje. Koniec końców, w porządku. Story ark, który, koniec końców, trochę, mam wrażenie, pęka pod naciskiem oczekiwań, które czytelnicy, czy też oglądający mieli. Miejsce 19. Story ark, kolejny, 26., czyli Punk Hazard. Eee, jestem jednym z nielicznych, chyba, który lubi tę historię. Dużo osób umieszcza ją w ogóle jako jeden ze słabszych storiarków. Ja lubię Pangazard. Lokacja jest bardzo podstawowa. To jest historia, która rozpoczyna nam, no, jakby nie było, naprawdę porządny kawał fabuły, który prowadzi bezpośrednio do Drez-Rosy, a z Drez-Rosy wiadomo do Uano i do tego wielkiego światowego tak naprawdę konfliktu. Pangazard to jest lokacja, która składa się z części lodowej i z części płonącej, więc jeżeli chodzi o kreatywność tworzenia tej wyspy, to nie jest nic takiego bardzo niewiarygodnego. Podoba mi się sama otoczka tych laboratoriów, badań i w ogóle dla mnie Bangazard to jest taka, mm, takie lepsze Fishman Island. Może nie na poziomie y, lokacji, bo jest to dużo mniej ciekawa lokacja, ale i spotykamy ciekawsze postacie. Uważam, że Caesar, Clown, mimo że no też nie jest jakoś bardzo wysoko, jeżeli chodzi o moich antagonistów ulubionych, to jest dużo lepszym złym e, niż Howdy Jones. Pojawia się Low, e, Trafalgar Low jest świetny. Kilka naprawdę porządnych scen akcji, kilka naprawdę niezłych scen komediowych, kilka fajnych powrotów w postaci, których, e, które kojarzymy już. E, I ja chyba jestem jedną z niewielu osób, która, która się uśmiechnęła e, parę razy, kiedy pojawili się Yeti Cool Brothers. Ja rozumiem, że oni zdecydowanie są traktowani jako zbyt duże zagrożenie. Jasna sprawa, ale, ale bawiło mnie to, no nie będę ukrywał. Eee, kurczę, no powiem Wam. No, lubi Pan gazard. Uważam, że to jest całkiem porządny fragment tej historii i on prowadzi do wielu innych bardzo ważnych punktów. Podobnie jak Fishman Island jest być może odrobinkę za długi, ale no, moim zdaniem jest w porządku. Jest naprawdę w porządku. Miejsce 18 story arc szósty, czyli Lockdown. Um, ponownie, może nic wybitnego, ale patrząc na to, jak krótki to jest story ark, mając pięć rozdziałów, to naprawdę tutaj się dużo dzieje. Powraca Bagi, pojawia się Smoker, pojawia się po raz pierwszy Monkey D. Dragon. Jest kilka świetnych scen. Scena, w której Luffy myśli, że zginie, i po prostu przeprasza swoich przyjaciół za to, że się dał podejść. Eee, świetna scena, bardzo nie doceniona. Co prawda, no później ratuje go piotr, ale to już mniejsza. Świetna scena, kiedy Zoro wchodzi w posiadanie nowego miecza. No i scena, którą ja absolutnie uwielbiam, czyli scena tej, tej przysięgi, kiedy nasi bohaterowie kładą, każdy składzie jedną stopę na beczce i przysięgają, że uda im się zrealizować ich marzenia. Bardzo lubię Lockdown. I podoba mi się też taka mm, poetyckość tego miejsca, że miejsce, w którym zginął, został mm, zabity. Ścięty, zwał jak zwał, e, wykonana została egzekucja na Goldie Rogerze, czyli no, uprzednim, poprzednim królu piratów. E, jest miejscem, w którym tak naprawdę na dobry rozpoczyna się przygoda. no Myślę, że nowego króla piratów. Miejmy nadzieję, że Luffy mu ten cel uda się zrealizować. Miejsce 17. Story Ark 24. Return to Sabody. Czyli e, pierwszy story Arc po dwuletnim przeskoku czasowym, kiedy nasi bohaterowie no, powracają do miejsca, w którym zostali rozdzieleni i kontynuują swoją przygodę. Ciężko jest traktować mi ten story arc jako taką faktyczną historię samą w sobie. To jest po prostu spotkanie naszych bohaterów, którzy posiedli nowe moce, którym się bardzo ewidentnie zmieniły designy, przynajmniej niektórym, na przykład <grym> Frankiemu. I wydaje mi się, że mój problem jest taki, że ja to czytałem... I oglądałem bez jakiegoś przestoju. Więc dla mnie ten taki, ten dwuletni przeskok, gdzie się bohaterowie się nie widzieli, nie był tak mocno wyczuwalny. I wydaje mi się że trochę ciężko to oddać, czytając obecnie One Piece albo oglądając obecnie One Piece'a. Jest kilka w miarę zabawnych motywów, na przykład ci ludzie, którzy się podszywają pod naszą załogę. To, to mnie całkiem bawi. Jest kilka fajnych, właśnie, pokazów nowych umiejętności naszych członków naszej, naszej załogi, na przykład jak Zoro. Niestatek, albo kiedy Luffy walczy z Pacyfistami. Jak mówię, ciężko mi tutaj traktować to jako faktyczną, faktyczną, faktyczny element, taki większy element historii, tylko bardziej jako wydarzenie. Wydaje mi się, to po prostu traktuje. Takie drugie intro do One Pisa. Miejsce szesnaste, Story Ark czwarty, Barati. Wydaje mi się, że pierwszy naprawdę porządny Story arc One Pisa. Po starcie, który, tak jak powiedziałem, spełnia swoje zadanie. Po dwóch takich sobie storyarkach przychodzi Barati, który jest super. I to jest dość długi historiark, mający no z 25, 20, może nawet więcej niż to rozdziałów, ale nie dużo mi się, ani, ani trochę. To jest historia, gdzie nasi bohaterowie dopływają do tytułowej Barati, która jest restauracją znajdującą się na statku, gdzie poznają San Diego, który dołącza do załogi jako kucharz. I specyficzna sprawa z Sanjim jest taka, że Sanji na samym początku, przed timeskipem, był fantastyczną postacią. I on, wiadomo, on był pisany jako. On dalej jest pisany jako ta postać, która ma ogromną słabość do kobiet, co wpada w groteskę, że traci przy nich głowę, zachowuje się jak clown. Ale ten wczesny Sanji, on naprawdę był cool. I, na, I kiedy walczył, kiedy po prostu robił swoje rzeczy, chodził z tą fajką. To miał prezencję na samym początku tej historii Sanji ma prezencję ma świetne backstory, ale później to się trochę popsuło. Oczywiście na pewnym etapie Sanji dostał swój naprawdę dobry moment, ale no szczyt absurdu tej postaci to był to było właśnie Fishman Island, gdzie dla kontekstu w anime często istnieje taki motyw taki żart. Że kiedy mężczyzna widzi bardzo atrakcyjną kobietę, która mu się bardzo podoba, albo odwrotnie, kobieta widzi bardzo atrakcyjnego mężczyznę, to zaczyna jej krew lecić z nosa, jako oznaka tego zainteresowania, że wow, bardzo mi się podoba ta kobieta. I w Sanjim też tak było kilkukrotnie, że no wiecie, temu jemu też le leci krew z nosa, bo bardzo dużo kobiet mu się podoba. Natomiast doprowadzono to do, do absurdu właśnie w Fishman Island, gdzie yy, to stał się wątek fabularny, gdzie tam mu faktycznie musieli krew przytaczać. I to był, uważam, samo dno tej postaci. Potem na szczęście robiło się lepiej. Ale brat jest fajną lokacją, jest w końcu czymś nowym, bo nie dopływamy do kolejnej wyspy, która wygląda tak samo. Antagonista no, jest taki Sedom um, Krieg nie jest specjalnie interesujący, ale pojawia się Mihawk i jego scena walki z Zoro, no, legendarna. Mamy idealne określenie charakteru San Diego, tego dlaczego nie walczy przy użyciu rąk, tego dlaczego on bardzo szanuje jedzenie. Postać Zefa, czyli jego przybranego ojca. Jest super. No i mamy bardzo ładne przejście do kolejnego story arcu. Więc uważam i na każdym poziomie naprawdę porządny, dobry. Story mający na tyle dużo charyzmy i takich unikalnych elementów, że, że pamiętacie go. Że on wam nie wypada z głowy jak, nie wiem, Orange Town. Barati się zapamiętuje raczej. Miejsce 15. Story ark numer 17, czyli Post and -NICE Lobby. Eichiro Oda ma czasami coś takiego, że no trochę jakby przerywa tę główną historię i pokazuje nam, co się dzieje w świecie. I trochę tym jest Post and -NICE Lobby. Po naprawdę dużym storyarku, po naprawdę dużej porcji historii tutaj mamy trochę odpoczynku, więc nie ma walk, mamy fantastyczną i bardzo ciekawą ekspozycję. Po raz pierwszy dowiadujemy się, że istnieje coś takiego jak Yonko, czyli czwórka najpotężniejszych piratów, którzy rządzą de facto. Po raz pierwszy widzimy na dłużej Monkey D. Garpa, czyli dziadka Luffiego. Mamy bardzo emocjonalne domknięcie wątku tej scysji między Luffy'im a Usopem. Mamy Frankiego, który dołącza do załogi. Ja jestem... W mniejszości, ale Frank to jeden z moich ulubionych członków załogi. On jest u mnie w pierwszej trójce spokojnie. Oczywiście mamy też nowy statek, mamy wątek między Robin a Kijzy. E, mamy nowe nagrody za naszych piratów. To jest taki powracający motyw, że po pewnej ważnej porcji historii e, listy gończe naszych bohaterów są odnawiane i nagrody za ich głowy rosną. No, i oczywiście um, finał, czyli walka um, Asa z Blackbeardem, która nie jest jakaś bardzo dokładnie pokazana, ale konsekwencje tej walki będą miały ogromny, ogromny wpływ na dalsze losy e, naszej ukochanej, przy mojej ukochanej, nie wiem, czy waszej załogi. Na miejscu 14 e, Story arc 13, czyli Skypea, czy też Podniebna Wyspa. Bardzo ciężki fragment historii do oceny, bo jeżeli ja bym miał bazować na, na mojej przyjemności um, z, obcowania z tym fragmentem, to Skypea byłaby w pierwszej trójce spokojnie. Uwielbiam Skype i jestem kompletnie nie, nieobiektywny. Największym problemem Skypei jest tempo. Ono jest tak rwane, Skype jest za długa. Są długie fragmenty, gdzie nic się nie dzieje. Są takie momenty, które są po prostu przeciągnięte. Postacie drugoplanowe są bardzo nieinteresujące. Niektóre postacie drugoplanowe wydają się takimi, taką zrzynką trochę z tego co mieliśmy w alabaście. Tylko no, nie mają tej siły, bo widzimy ich tam po raz drugi. E, natomiast uwielbiam sam pomysł tego, że są, że jest podniebne morze i tam są wyspy. I uważam, że design tego świata jest świetny. To, że mamy morze, które składa się z chmur, że mamy dżunglę, że mamy budowle, które trochę przywodzą na myśl jakieś budowle Azteków czy Majów. Enel jest jednym z moich ulubionych antagonistów. Oczywiście on jest trochę, nawet nie trochę. On jest dość mocno ośmieszony, jeżeli chodzi o finałowe starcie z Luffym, ale, ale to jest pierwszy antagonista, który naprawdę ma takie sceny, że delikatnie można nawet mieć ciarki, gdzie on się pojawia w jakichś takich totalnie niespodziewanych miejscach i się jest spustoszenie Bardzo mi też podoba to, że jego design był ewidentnie wzorowany na Eminemie. On ma twarz jak Eminem. Myślę, że Skype'a jest w dużym stopniu ukazaniem tego, że ja naprawdę mam ogromną słabość do. Ciekawych światów, i dużo jestem w stanie wybaczyć, że o mnie na tyle zaintryguje, że no, jestem w stanie zapomnieć o <laughs> innych, gorszych elementach. I tutaj tak mam kilka naprawdę epickich scen. Fantastyczna ta końcowa scena, kiedy Luffy y, NLM de facto dzwoni y, w dzwon, dając znać pewnej osobie, y, że jakby całe jej życie nie było kłamstwem, i Skypea ja naprawdę istnieje. Super jest Skypea. Ja. I oczywiście problemy z tempem są ogromne. Można też dyskutować, że to jest story arc, który nie ma aż tak długiego, dużego wpływu na to, co dzieje się później w porównaniu do innych story arców, szczególnie no przez pewien czas. Ale dla mnie to było coś tak unikalnego, świeżego i, i przyjemnego, że no, no muszę wspominać dobrze Skypiea. Uwielbiam ją. Mimo bardzo, bardzo ewidentnych problemów. Miejsce trzynaste Arlong Park. Arlong Park jest, myślę, momentem, w którym wielu z Was zakocha się w One Piece. To jest ten kulminacyjny story arc pierwszej sagi. I Lockdown de facto służy jako takiego, taki, nie wiem, epilog tej pierwszej sagi, może wprowadzenie do drugiej sagi. Mamy świetne prowadzenie wątku nami, kiedy dowiadujemy się, co sprawiło, że jest taka, co sprawia, że zachowuje się w ten sposób. Jaki jest jej stosunek z głównym antagonistą tego story arcu, Jak wyglądało jej życie? Jest fantastyczne. Mamy jedną z dwóch, trzech moich ulubionych scen w całym One Piece, czyli już kultowy Walk to Arlong Park, który jest, jest, jest wybitną sceną. Świetna końcowa walka, i wydaje mi się, że po raz pierwszy czułem w One Piece naprawdę duże emocje, że naprawdę kibicowałem tym, tym bohaterom, chciałem, żeby mi się udało, i bardzo mocno na nich trzymałem kciuki. I to jest piękne. I to jest myślę też taki moment, gdzie ja się bardzo mocno zżyłem z tą załogą z którą jestem no już od wielu lat do dzisiaj tak naprawdę Miejsce 12 Dresrosa Story Arc 27 Umówmy się Dresrosa cierpi niesamowicie e, jeżeli oglądacie ją w formie anime to jest tak niemożebnie przeciągnięty story arc w anime e, trochę w manze też umówmy się ale oglądanie anime Dresrosy to jest Natomiast w Manze jest lepiej. I kiedy ja czytałem mangę po raz pierwszy, to miałem takie poczucie okej, okay, tak to mniej więcej powinno wyglądać w anime. To jest bardzo bogaty story arc. Tutaj dużo dostajemy. Dostajemy starcie z antagonistą, który był podbudowywany od tak naprawdę kilkuset rozdziałów. Pierwszy raz się do Flamingo pojawił, nie wiem, w okolicy 200-300 rozdziału. Tutaj mamy. 700 na samym początku. No i do Flamingo jest moim zdaniem najlepszym antagonistą One Piece'a. Jednym z moich ulubionych antagonistów w ogóle. Pojawia się dorosły Sabo i dostajemy świetną scenę e, z Luffin, która jest bardzo wzruszająca. Mamy jedną z absolutnie najbardziej cudownych walk, e, bardzo niedocenionych, czyli walkę Frankiego z Senior Pinkiem. Senior Pink ma fantastyczne backstory. I wiecie, jak go pierwszy raz zobaczycie, to zobaczycie. One Piece czasami jest dziwny, jeżeli chodzi o design postaci. Zobaczcie wielkiego gościa grubego, który ubiera się jak niemowlak. Ma smoczek i ma, ma, ma czepek, taki niemowlęcy. Ale kiedy dowiadujecie się, czemu on to nosi, to jest już coś zupełnie innego. Uważam, że jest tutaj dużo świetnych scen. E, sama walka Luffy'ego do Flamingo świetna. Motyw z polowaniem na Usopa bardzo mi się podobał. E, Koloseum nie byłem ogromnym fanem było ok. Pojawienie się w Fujitory, świetna postać Motyw z flotą Luffy'ego Bardzo mi się podobał Prawdopodobnie najbardziej tragiczne backstory Czyli e, historia Loa Trafalgara Która jest Jezus Maria Sobie Pomyślicie o tym, co, tam, co się stało z jego rodziną Szczególnie z jego młodszą siostrą Rany boskie e, Jedna z najbardziej epickich scen, kiedy Zoro przecina górę Tak de facto Żywą, ale, ale jednak no, ale żeby nie było pięknie, tak jak mówię, trochę za długie, trochę za długa jest Drez trochę ma problemy z tępem. No i oczywiście musi być taki jeden element, który mi po prostu odbiera smak życia, i tym elementem jest Rebeka, która jest prawdopodobnie najbardziej znienawidzoną przeze mnie postacią w One Piece. Bardzo podoba mi się wątek Belamiego i tej, tej jego chęci przynależności w końcu, co jest takim bardzo ludzkim elementem. Oczywiście po raz pierwszy pojawił się tej Gear 4. Super supermoc, która wizualnie jest bardzo interesująca. No i z tego, co kojarzę, pierwszy raz widzimy na własne oczy Kaido właśnie tutaj. Jest ten taki fragment, kiedy Kaido spada z nieba, co jest fantastyczne. No i też przemówienie do Flamingo o tym, że dojdzie do dużych przetasowań w świecie i zaczyna się gra o tron. Piękna rzecz. Trezosta jest bardzo dobra i gdyby była ociupinkę krótsza i o Ciupinkę bardziej wypolerowana, to myślę, że mogłaby być spokojnie w pierwszej, nie wiem, szóstce, siódemce. A tak to jest dwunasta. Na miejscu jedenastym Alabasta, czyli Story Ark jedenasty. Bardzo interesujący na pewnym poziomie Story arc, dlatego, że to jest faktycznie taki pierwszy duży, epicki Story arc. Wiecie, w całym One Piece mamy za jakiś czas takie fak faktycznie duże, monumentalne fragmenty historii, które... Trochę zmieniają świat, zmieniają bohaterów, gdzie bohaterowie mierzą się z jakimś faktycznym zagrożeniem. E, mieliśmy Wano, Drezrose właśnie, i Lobby, natomiast pierwszym takim faktycznie ogromnym e, tego typu story była Alabasa, co brzmi śmiesznie. Story -ark, który ma 60 rozdziałów, przy tych najdłuższych obecnie arkach, no nie jest jakiś ogromny, ale ale ikoniczny dla mnie. Na wielu poziomach. E, po raz pierwszy pojawia się Ace, i ja nie jestem ogromnym fanem Asa, ale no ciężko jest odmówić tego, że on wprowadzenie ma dobre, i też design ma bardzo dobry. Wydaje mi się, że duża część tego mm, kultu Aisa jako postaci y, jest spowodowana tym, że ma fajny design i fajnie wygląda. Krokodil jest świetnym antagonistą. Uważam, że on dużo zyskuje później, aczkolwiek jako to takie faktycznie ogromne zagrożenie dla całej załogi. Działa. I to jest ponownie takie pierwsze, większe, ogromne zagrożenie dla załogi. Ponownie antagonista, który był podbudowywany wiele, wiele rozdziałów i akurat on dowiózł, Zarówno jeżeli chodzi o to, jakim zagrożeniem jest, jaką prezencję ma, jakie moce ma i jak wygląda walka Luffy'ego właśnie z nim. Uwielbiam scenę walki pomiędzy Zoro a Mr. One. Uwielbiam scenę pożegnania załogi z Vivi, która mnie wzrusza za każdym razem, kiedy ją widzę. I ogólnie podoba mi się lokacja. To jest dziwne, bo ja nie mam jakiejś dużej słabości do lokacji pustynnych. Alabasta to jest taki jeden wielki, powiedzmy, arabski, e, arabski kraj, ale tutaj pasowało mi to. I wydaje mi się, że mimo tego, że to jest ten faktycznie pierwszy, większy story arc, bardziej poważny, to on jednak jeszcze bardzo udanie łączy tę taką epickość i dużą skalę tego, co się dzieje, z takim klimatem przygodowym, rozrywkowym, dość lekkim, mimo wszystko. Um, Dresrosa na przykład, moim zdaniem, trochę to zatraciła, właśnie tam nie ma aż tak dużej przygody. I pewnie Alabasę powinienem dać wyżej, ale umówmy się, teraz mamy już pierwszą dziesiątkę. Tutaj zaczynają się naprawdę naprawdę mocni zawodnicy. Miejsce 10: Hall Cake Island, um, czyli Story Ark 29. Holcake Cake Island było dla mnie taką Drezrosą, tylko lepszą. I uważam, że na każdym poziomie to jest lepsza Drezrosa. Jest bardziej esencjonalna, jest krótsza. Ma masę naprawdę barwnych, wyrazistych bohaterów, antagonistów. Ma jednego, z, ma mojego drugiego albo, nie no, drugiego myślę, mojego ulubionego antagonista, e, czy też antybohatera może bardziej całej serii, czyli Katakuriego, który jest fantastyczny i finałowa scena walki pomiędzy nim a Lufim, motyw tego, że on kryje twarz, to jest coś kapitalnego. E, lokacja jest bardzo wyrazista, bo to jest taki kompleks wysp, e, które są wypełnione stworzone z jedzenia, więc mam jakieś tam lokacje tortowe, piernikowe, lukrowe i takie inne rzeczy. Um, Sanji to jest story arc, który dla mnie ura uratował Sanjiego jako postać, gdzie on faktycznie po prostu przestał być chodzącym żartem i dostał naprawdę dużo głębi i to, że on chwilowo opuszcza załogę jest cholernie emocjonalne yy, i naprawdę świetnie podbudowane. Jimbe, który w końcu decyduje się dołączyć do załogi Naprawdę dużo akcji, która sprawia, że ciężko się nudzić na, na Holkey Island. Uważam, że w przeciwieństwie właśnie do Drez Rosy tutaj prawie nie ma w ogóle przestoju. Tutaj cały czas coś się dzieje. Podoba mi się wątek romantyczny e, San Diego z pewną postacią. Podoba mi się poświęcenie w finale, które jest bardzo wzruszające. I no, umówmy się o One Piece, ie. rzadko widzimy, jak ktoś ginie, a tutaj faktycznie to widzimy. Cholernie epickie jest Holke Island. Strasznie je lubię. I być może delikatnie brakowało mi jakoś, tak wiecie, więcej wiadomości ze świata. Ale, ale jako fragment historii, i to faktycznie duże wydarzenie, zderzenie się z jedną z najpotężniejszych postaci w One Piece, jest świetnie. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Miejsce dziewiąte. Zoe. E, chyba największe zaskoczenie w całej serii dla mnie. 28. Story arc e, znajdujący się przed Whole Cake Island. No, raczej niewiele się spodziewałem po Zoe. E, i to też jest jeden z tych krótszych storyarków. Szczególnie mocno to wybrzmiało, bo znajduje się pomiędzy Dres Rosą, która na tamten moment była najdłuższym storyarkiem, a Holcake Island, która na tamten moment była drugim najdłuższym storyarkiem. Teraz jest chyba trzecim albo czwartym, ale chyba trzecim. Fantastyczna lokacja, bo to jest lokacja, która znajduje się trochę tak, wiecie, w stylu świata Znajduje się na grzbiecie ogromnego słonia z uniszy, który sobie chodzi po morzu. A na nim żyją y, zwierzęta, podobne stworzenia, takie trochę furasy, <grymne> tak naprawdę. Dużo się dowiadujemy, to jest świetne podbudowanie tego, co nastąpi. Ponownie podbudowujemy pod łano, um, No i ponownie jedna z najlepszych scen w całym One Piece, kiedy dowiadujemy się, że y, faktycznie mieszkańcy tego miejsca kogoś ukrywali. I to jest tak oczywista rzecz do zrobienia, ale ona tak dobrze wybrzmiewa, i mimo wszystko jest tak niespodziewana że ciężko, ciężko jest nie być pod wrażeniem. Trochę brakuje, mam wrażenie, takiego faktycznie potężnego antagonisty. Mimo wszystko Jack nie jest kimś takim, ale w tej konkretnej historii to, to nie jest potrzebne. Zoł wystarczająco pewnie stoi na własnych nogach, czy też na nogach e, słonia. Miejsce ósme. Levely. Um. Wydaje mi się, że niektórzy mówią na ten story arc post Whole Cake Island. Story arc, który został kompletnie zepsuty w anime, bo to jest podobnie bardzo krótka porcja historii, mająca sześć rozdziałów, ale w anime zrobili tego jakąś taką jedną wielką powtórkę tak naprawdę całego One Piece'a do tej pory i to jest tragiczne i tego się oglądać nie da i tam trzeba połowę odcinków przewijać. Chyba, że macie amnezję nie pamiętacie faktycznie połowę, że to może wtedy. Ale w mandze to to jest, uważam, oda w najwyższej formie. To jest ten oda, który po prostu pokazuje wam różne części świata i, i to, co się tam dzieje, i to, co powinno wzbudzać wasze zainteresowanie. I pokazuje on niezwykle interesujące rzeczy. E, widzimy nowe nagrody dla naszych piratów. Widzimy w końcu e, armię rewolucjonistów. Pojawia się jakaś tajemnicza postać. E, widzimy coś, co bardzo przypomina kapelusz Luffy'ego. Widzimy, że rozpoczyna się Reverie, czyli zjazd władców z całego świata. No i w końcu pod koniec leveli widzimy prawdopodobnie głównego antagonisty One Pisa, koniec końców, czyli Imu. I widzimy, mamy tę epicką scenę, gdzie mamy pusty tron, czyli ten, ten symbol um, tego, że jakby wszyscy władcy są równi, nikt nie siedzi. To jednak widzimy, że Imu siada, siada na tym tronie, a no, prawdopodobnie najpotężniejsze postacie One Pisa, które tak były podbudowywane do tej pory, czyli. Gorosei klękają przed nim. To jest coś niesamowitego. To jest tak efektywnie wykorzystane sześć rozdziałów, że po nich ciężko nie być podekscytowanym tym, co ma nadejść w Wano. Jak mówię, anime to zepsuło, ale w mandze to jest, to jest, to jest perfekcja. Miejsce siódme. Archipelag Sabody. E, niesamowicie esencjonalny story arc. Ponownie krótki, dwadzieścia parę rozdziałów, ale tyle tutaj widzimy, i tyle dowiadujemy się, i tyle tu się dzieje. Początek może jest powolny. Aczkolwiek przyznam, że mnie bardzo bawi ten żart z Sanjim, bo dla kontekstu e, wytłumaczę wam, na czym to polega. Otóż e, po Enajs Lobby każdy dostał uaktualniony list gończy. Natomiast Sanj jako jedyny dostał list gończy, który jest rysunkiem jego twarzy, tak mu się wydawało. Bardzo brzydkim rysunkiem. Takim, że naprawdę karykatura niemalże. I dlatego wszyscy się z niego śmieją. I, i w pewnym momencie na samym początku tego storyarku widzimy, że ktoś na naszego na San Diego jest bardzo zły i okazuje się, że ten karykaturalny obrazek, karykaturalny portret San Diego, to jest twarz, którą ktoś faktycznie ma i istnieje postać, która ma dokładnie tę twarz. I od kiedy, e, od kiedy wypuścili ten list gończy za San Jim, to chłop nie ma spokoju, bo wszyscy chcą go pojmać. To jest tak głupie, ale tak zabawne. Duval chłop ma tak ciężko. Przepiękna rzecz. E, natomiast kiedy docieramy już e, faktycznie na Sabody, to jest fantastyczna część. Widzimy e, najgorsze pokolenie, czyli tych nowych, obiecujących piratów, którzy będą bardzo ważni w późniejszej części tej historii. Więc mamy pierwszy raz Loa, mamy Eustace'a Kida, Capone Bedza, e, Bonnie, Bazila Hawkinsa, Apo, e, Killera, Drake'a, wszystkich widzimy, to jest niesamowite. E, pojawia się tutaj Kizaru, czyli jeden z admirałów, który ma tak epickie wejście, który jednocześnie jest przerażający, bo widzicie, jak potęży ten chłop jest i to, że on by tam praktycznie każdego skosił na Sabodi, ale z racji tego, jaki charakter ma ten człowiek i to, że <grym> to jest całkiem udane połączenie, bo to jest facet, który potrafi się poruszać de facto z prędkością światła, ale jest bardzo wolny, bardzo wolno mówi, bardzo wolno myśli, i przez to ten kontrast jest niesamowicie zabawny. Mamy bardzo mocny moment, gdzie faktycznie nasza załoga zostaje rozdzielona przez Kumę. Mamy jeden z, myślę, dla wielu najlepszych momentów One Piece'a, czyli ten moment, kiedy Luffy wyprowadza jeden z najbardziej satysfakcjonujących ciosów w historii anime, nokautując jednego z Celestial Dragons, taka najwyższa szlachta, powiedzmy, w świecie One Piece'a. No i oczywiście... Tutaj po raz pierwszy pojawia się Rayleigh, który jest epicką postacią takiego mentora, ale równocześnie kozaka. E, świetny storiark. Dużo się dzieje, dużo widzimy, dużo mocnych momentów, epickich momentów, emocjonalnych momentów. Świetna lokacja, wizualnie bardzo interesująca. No jest super. To jest już ten poziom, kiedy mówię o stariarkach, gdzie, gdzie jest absolutnie fantastyczny i do praktycznie niczego nie jestem w stanie się przyczepić. Miejsce szóste. Wiem, że być może niektórzy z Was oczekują, że to będzie miejsce drugie, pierwsze, trzecie, ale nie. No, u mnie miejsce szóste. Ena nice Lobby. E, czyli ten story arc, gdzie nasi, e, nasza załoga próbuje odbić Robin ze strony, z rąk bardziej e, rządu. Dużo świetnych walk. W dużym stopniu to jest storytag, który się opiera na starciach. E, wielu uważało przez długi czas, że walka Luffy'ego z Robem Luchim to jest najlepsza walka w One Piece. Ie. Jestem w stanie to zrozumieć. Ale generalnie, tak naprawdę większość starć tutaj jest naprawdę, naprawdę porządna, kreatywna. Szczególnie podoba mi się to, co tutaj się dzieje z chopperem. To jest, to bardzo nieoczekiwany kierunek yy, dla mnie. Jeden z mocniejszych momentów w One Piece, kiedy Robin faktycznie mówi, że chce żyć. Dużo się tu dzieje, i większość tego mi się podoba. Jest kilka naprawdę ikonicznych momentów. Yy między innymi pogrzeb Going Mary, czyli pierwszego statku. To jest niesamowite, to, jest, to pokazuje ogromną siłę Ciro Ody jako, mm, jako scenarzysty, że chłopiec jest w stanie doprowadzić mnie do smutku, można nawet jakichś delikatnych łez, dlatego że statyk zostaje zniszczony i się do niczego nie nadaje. Epicka jazda, to jest faktycznie taki story arc, który, który ma ten taki feeling, się jakby to był finał jakiegoś sezonu serialowego, że faktycznie duży, epicki finał, taki z pompą, um, jest bardzo dobrze. Aczkolwiek mam takie wrażenie, że trochę zmarnowany potencjał, bo tutaj pojawia się jeden ataki, taki drugoplanowy antagonista, który ma moc, która mogłaby być totalnie e, takim kryptonitem dla Zoro, bo pojawia się facet, który zjadł owoc, e, diabelski owoc, e, który daje mu moc rdzy, że potrafi pokrywać powierzchnię rdzą. I to, mogło być, to mógł być ostatni <laughs> przeciwnik Zoro, jako że on się posługuje mieczami, ale no tutaj został trochę no, nie ukrywajmy, Trochę za łatwo się Ciro Oda wypstrykał z bardzo interesującego konceptu jakiejś tam końcowej walki dla Zoro. Ale poza tym super wielki, epicki, w wielu momentach mocny, w kilku emocjonalny. Story Arc, który i tak jest bardzo wysoko. To jest miejsce szóste. Jakby umówmy się, to nie jest wstyd. Miejsce piąte. Story ark 21, czyli Impel Down. Ponownie dość krótki story arc, 25 rozdziałów, ale ja się kompletnie nie spodziewałem, jak dobry on będzie. To jest... W ogóle dla mnie chyba to jest ten moment, w którym naprawdę bardzo mocno doceniam One Piece'a i to, co jest on w stanie robić z niektórymi postaciami, bo to jest moment, to jest ten story arc, gdzie Luffy włamuje się do pilnie strzeżonego więzie, więzienia e, marynarki, żeby odbić swojego brata, Ace'a. E, I to jest jedna wielka, epicka scena akcji, pościgu, ucieczki, włamania, Masa fantastycznych komediowych segmentów, masa fantastycznego budowania świata, wprowadzania nowych postaci. Eee, cudowne jest to, że tutaj widzimy mnóstwo postaci, które poznaliśmy już wcześniej. Widzimy antagonistów, których Luffy pokonał, którzy wylądowali w tym więzieniu. Widzimy Bagiego, który tutaj staje się genialną postacią i staje się no, dla wielu ulubioną postacią. Bagi jest fantastyczny. Widzimy członków baroque works, widzimy krokodaila. Eee, Tutaj rolę zaczyna mieć dużą dżimbę. E, widzimy Blackbearda. E, po raz pierwszy pojawia się Iwankow, który jest świetny. No to jest piękny story arc. Gdybym miał go jakoś tak, wiecie, w dwóch znajomych opisać, to bym powiedział, że to jest taka jedna wielka jazda bez trzymanki. Ciągle intensywna, ciągle zabawna, angażująca, w której jest mnóstwo momentów, które sobie myślicie, o mój że to jest on, znowu, znowu tutaj jest. No to jest absolutne cudo. Um, Kocham Impel Down, to jest rozrywka na najwyższym poziomie, yy, która mnie trochę obudziła po Amazon Lily, która jest przed nią. Przed tym story arciem. Miejsce czwarte. Wano. Czyli jak na razie przedostatni, w kiedy nagram, przedostatni story ark yy, One Piece: 31. Najdłuższy story ark One Piece. A. On ma 150 rozdziałów mniej więcej. Jest bardzo długi. Yy, yy, jeżeli byśmy mówili o anime, to on ma prawie 200 odcinków. Um, I słuchajcie, to jest ogromna rzecz. Tutaj się masa rzeczy rozwiązuje, tutaj masę rzeczy się dowiadujemy. Masa postaci dostaje jakieś konkluzje, jest wprowadzana cała masa innych postaci. Bardzo dużo się tutaj dzieje. Natomiast wydaje mi się, że dużo osób łano zapamięta przez końcówkę. Um, łano jest podzielone na trzy akty i o ile pierwszy jest, uważam, dobry, naprawdę dobry gdzie w końcu widzimy wszystkich członków załogi. W końcu, to, o tym dużo osób, mam wrażenie, nie myśli w ten sposób. To jest w końcu moment, po wielu latach tak naprawdę, no bo wiecie, to jest tak, że ten jeden rozdział wychodzi na tydzień, jeżeli nie liczymy przerw. To jest moment, kiedy po wielu, wielu latach w końcu widzimy całą załogę razem, bo e, na Dresrosie mieliśmy część załogi, a na Whole Cake Island inną część załogi. I tutaj w końcu mamy to połączenie, w końcu widzimy całą, całą dysfunkcyjną rodzinkę razem. I pierwszy akt to jest całkiem dobre podbudowanie, ukazanie łano, wszystko działa tam bardzo dobrze. Problem jest drugi akt. Drugi akt troszkę za wolno się rozkręca i tam czuć delikatny przestój, ten wątek więzienia mam wrażenie jest trochę za długi, wątek amnezji pewnej postaci też trochę jest za długi. To nie jest tak, że jakby drugi wątek, drugi akt jest totalnie zły, absolutnie, Nawet on w ogóle nie jest zły ale uważam, że tam brakuje tej takiej esencjonalności, którą One Piece zdążył już wypracować. Mamy emocjonalne momenty, mamy... tam jest backstory Odena? Chyba tak. Backstory Odena jest jednym z moich ulubionych backstory w One Piece. Ie. W ogóle Oden jest świetny. I nie ukrywam, że to jest chyba jedyny moment w Wano, znajduje się moment, kiedy się popokaję. Ale to na anime, ale jednak to jest moment, kiedy widzimy... Rogera na ostatniej wyspie. I to jest absurdalne, bo to jest scena, gdzie cała masa postaci się śmieje, a ja płakałem jak dziecko. Um, właśnie to jest chyba w trzecim akcie. Więc drugi akt generalnie delikatny przestój. E, trochę takie przygotowanie do ogromnej epickiej bitwy, którą jest akt trzeci. I akt trzeci ma masę fantastycznych elementów. Mamy mnóstwo świetnych starć. Mamy właśnie y, historię Odena, która jest bardzo mocna. Mamy. Bardzo interesujące zwroty akcji, jeżeli chodzi na przykład o zdrady. Mamy Jimbeya, który powraca. Mamy atak na Onigashime. Mamy y, oczywiście to, co jest najważniejsze, czyli w końcu nową moc Lufiego, Gear 5, y, który jest y, cudowny, ale uważam, że akurat on wybrzmiał lepiej w anime, że tam lepiej pokazane zostało to, że to jest absurdalna moc, która jest śmieszna. I to jest cudowne, bo dużo rozumiało z tym problem. Z ukazaniem tego, że y, ta moc Lufiego jest trochę taka kreskówkowa, kartonowa. Wiecie, jak jest jak, jakiegoś Cartoon Network. Eee, I nie jest za bardzo poważne. I o to chodzi. <laughs> Macie mieć banana, to ma być absurdalne, kiedy mu Luffy jej używa. Bo to bo Luffy w tym momencie jest postacią, która ma nieść wolność i ma nieść uśmiech. on dokładnie to robi dzięki tej mocy. Eee, świetna walka z Kaido. Masa epickich momentów. Eee, no i koniec końców, oczywiście, ogromne przytasowania eee, na mapie całego świata. Świat bardzo wyraźnie się zmienia. Połano. Eee, mamy nowych imperatorów. Zupełnie inną sytuację polityczną w końcu widzimy admirała, który był bardzo długo ukrywany no i też to, są, to jest tak, że sporo postaci, które funkcjonowały razem, na przykład Lowe, Trafalgar i Luffy trochę się rozchodzą, płyną w swoje strony i oczywiście potem je też widzimy, ale też ma się takie wrażenie rozstania z postaciami, z którymi byliśmy naprawdę bardzo, bardzo długo epicki, wielki, być może najbardziej monumentalny story arc w One Piece, jeżeli chodzi o, o skalę tego, co się dzieje do tej pory no i przechodzimy do pierwszej trójki. Na miejscu trzecim Water 7 Story Ark 15. Eee, niepopularną rzecz raczej powiem, bo uważam, że patrząc na ten konkretny fragment historii, Water 7 jest dużo lepsze niż NS Lobby. Wszyscy, kiedy sobie myślą o tamtym etapie, to głównie właśnie myślą, mam wrażenie o NS Lobby. Uważam, że Water 7 jest dwie półki wyżej. To nie jest tak akcyjny fragment. Natomiast na poziomie podbudowy, takiego właśnie wstępu do tego, co następuje później, to to jest perfekcja. Fantastyczna lokacja. Water 7 jest jednym z moich ulubionych miejsc w One Piece. To, to wodne miasto, taka trochę dziwaczna Wenecja. To jest coś mistrzowskiego. Po raz pierwszy widzimy Frankiego. Mamy masę ikonicznych scen, kiedy nasi bohaterowie wkurzeni, że Usop został pobity, po prostu idą do miejsca, gdzie żyje Frankie, to po prostu rozwalają w drobny pył. Mamy naprawdę dość mroczny klimat, szczególnie w końcówce, kiedy Robin zostaje z własnej woli, powiedzmy, przynajmniej w teorii, e, kiedy w własnej woli opuszcza załogę, kiedy okazuje się, że pewne postaci nie są do końca tymi ludźmi, e, za których się podawali. Okej, okay, historia Frankiego nie jest jedną z moich ulubionych, ale ciągle jest w porządku. E, końcówka, czyli ta scena w pociągu jest świetna. No i być może mój w ogóle ulubiony fragment Water 7, jeden z moich ulubionych fragmentów w całym One Piece. Ie. I być może moja ulubiona walka w One Piece, czyli walka Usopa z Luffym, która jest czymś tak niesamowicie emocjonalnym, tak fantastycznie podbudowanym. I idealnie pokazuje, jak bardzo zżyliśmy się z tymi bohaterami. Eee, mistrzostwo. Water 7 na poziomie światotwórczym, na poziomie klimatu, lokacji, postaci to jest najwyższa półka. Uważam, że absolutna perfekcja. No, ale są dwa storyarki, które są moim zdaniem lepsze. No, jest co drugim Marineford, czyli wielki finał pierwszej połowy tej historii. Marineford, coś co ponownie zostało rozwleczone, mam wrażenie w anime, ale to jest, to jest niesamowite przeżycie, kiedy pierwszy raz widzicie, co tam się dzieje. To jest razem z Lano najbardziej epicki fragment One Piece, kiedy pojawia się w tytułowym Marineford, czyli w siedzibie marynarki, kiedy się pojawia Biało-brody, wejście Luffy'ego, który spada z nieba ze statkiem tyle fantastycznych, mniejszych i większych starć, tyle epickich wprowadzeń nowych postaci powrotów znanych postaci tyle epickości, tyle ikonicznych scen mocnych scen scen, które wywołują ciarki szczególnie no ikoniczne The One Piece Is Real i oczywiście no, bardzo mocne finisze pewnych wątków, e, takich, których pewnie część się nie spodziewa. I być może one mnie nie interesują aż tak bardzo z perspektywy samych postaci, natomiast interesują mnie dlatego, że one interesują Lufiego, A Luffy'ego na tym etapie no, wielbiam To jest postać, której kibicuje z całego serducha. Przeepicka rzecz. Um, w wielu momentach tragiczna. Um, I w wielu momentach taka, która we mnie wywołuje to takie bardzo pierwotne fanbojstwo, kiedy ja się szczerze czytając coś... Kiedy mówię sobie podnoszem, O mój Boże, O Jezus. Kiedy zaciskam pięść, kocham te momenty obsługując popkulturą. I One Piece mi ich dostarczył w Marineford mnóstwo. No ale. Nie uważam, żeby Marineford było najlepszym, hmm, co mamy obecnie w One Piece. I powiem coś bardzo nieobiektywnego. Natomiast naprawdę uważam, że najlepszym, co w One Piece mamy, jest to, co jest teraz. Moim ulubionym arkiem jest ciągle trwający albo no powiedzmy wkrótce zakończony, bo już jesteśmy na finiszu, eee, story arc, czyli Egghead Island. Słuchajcie, yy, myślę, że mało kto połano spodziewał się, że Egghead będzie tak dobry, że to będzie tak niesamowicie fantastyczny story arc. Ja się nie spodziewałem. Spodziewałem się, że Egghead to będzie takie trochę wytchnienie właśnie połano, coś mniejszego, krótszego. W momencie, kiedy no to nagrywam Egghead, no chyba się zakończył po mniej więcej 70 rozdziałach, no i prawdopodobnie wkrótce zaczynamy Elbaf. W końcu, może jaram się jak małe dziecko, ale Egghead jest dla mnie tym takim idealnym, idealną mieszanką tego, co działało fantastycznie na Marineford i tego, co fantastycznie działało na przykład na Leveli. Eee. Czyli z jednej strony mamy masę epickich momentów, epickich starć. Eee. Na samym Egghead mamy walki Zoro, mamy walkę Luffy'ego. Ponownie mamy powroty ale z drugiej strony, tyle tutaj widzimy z całego świata. Widzimy imu, widzimy w końcu Gorosej w akcji. Widzimy mnóstwo starć w różnych częściach świata. Widzimy, co robi Blackbeard, widzimy, co robi Lo, co robi Shanks, co robi Garb. I to wszystko jest niesamowite. I to wszystko jest tak epickie, tak intensywne i, i mocne i angażujące. Dla mnie, Eckhead jest czymś absolutnie niepowtarzalnym. Uh, I ja. Czytając Ekhed tydzień w tydzień, czytając kolejne rozdziały, no ja się cieszę jak moje dziecko. Ja mam banana na twarzy za każdym razem, kiedy czytam kolejne rozdziały. I uważam, że siłą po pierwsze Ekhed, poza jakimiś tam mocnymi momentami, fantastycznie pisanymi momentami, takimi jak na przykład historia Kumy, jest to, że One Piece bardzo dużo czasu, te lata poświęcił na budowanie pewnych postaci, pewnych wątków. I wydaje mi się, że. To jest ten moment, kiedy Aichiro Oda po prostu z tego korzysta. I jakby nie zakładałbym obniżki formy, wydaje mi się, że Oda będzie z tego korzystał jeszcze przez wiele, wiele rozdziałów. Ekhead jest absolutnym arcydziełem, obecny One Piece jest absolutnym arcydziełem. Strasznie się cieszę, że mogę żyć w czasach, kiedy jestem w stanie doświadczyć e, tak pięknej, fantastycznej, niepowtarzalnej historii. Dlatego polecam One Piece absolutnie wszystkim. To wszystkie arki, eee, więc w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.